Witam Was moi drodzy serdecznie, ja jestem Jukent, przed Wami 39 odcinek z Farming Simulatora 22, z pierwszej serii, w której jeszcze niedawno zaczynałem swoją przygodę z rolnictwem. Dzisiaj witam Was no, z konkretnej akcji, sobie będziemy zbierali buraki i nie tylko, bo w poprzednim odcinku moi drodzy zajmowaliśmy się konkretnie oliwkami, to znaczy konkretnie ubraniami, tak, olejarniami i właśnie te oliwki jak najbardziej dziś będę miał w planach widzowie pozbierać również. W międzyczasie urosły nam buraki, chociaż nie do końca jestem zadowolony tutaj, jeśli chodzi o te buraki, bo mimo że to pole stworzyłem jako jedno, to tak nie do końca działało, ale później się zorientowałem. Po prostu Muszę to wszystko jeszcze raz posiać i żeby to równomiernie urosło, bo powiem Wam szczerze, na dwie raty to siałem i przez to część buraków już jest do zbioru, a druga część e, jeszcze nie. Cztery kombajny, moi drodzy, cztery kombajny, które będą tu kosiły. Mam nadzieję, że gdzieś ten czwarty stoi, że go nie zgubiłem. Chociaż znając mnie, pewnie zgubiłem? Nie, jest, stoi sobie. Najlepsze. Także chcę zobaczyć, ile z tego pola będzie buraków, a konkretnie, no co za tym idzie, wiadomo cukru, bo cukier u nas jest bardzo potrzebny. Tutaj, właśnie zaczynamy taki dziwny sposób, moi drodzy, to kosić. Dlatego, że właśnie tamta część, jakby za nami, na której stoimy, jeszcze nie jest gotowa do zbioru. I to, tak jak mówię, przez to, że gdzieś na raty. To robiłem, także tu widzicie, że jest jakiś taki pasek, to była droga, więc ja to muszę jeszcze raz wszystko przeorać i wszystko zrobić. Czterech pracowników, którzy będą dla mnie kosili te buraki. Ja już wam tutaj szybko pokażę, czemu tu ktoś zakończył pracę, który to zakończył pracę. Co za gamonie? Ja i tak słuchajcie, nie lubię tych pracowników, oni mnie tak na nerwy działają, że naprawdę widzowie, no strasznie mi działają na nerwy ci pracownicy, bo. Ciężko jest z nimi coś tutaj e, zadziałać, słuchajcie. Ciężko jest, bardzo ciężko z tymi pracownikami. Jak widzicie, nie są skorzy do pracy, niestety. A ja nie będę też za nich poprawiał. Zresztą zaraz Wam pokażę, jak oni nam skosili, bo tutaj po drugiej stronie mamy, może zdążymy. Oczywiście dużo kasy nam zeszło, widzowie, bo zobaczcie, tu ładnie wszystko łagodziłem i to też było dużo, dużo czasu, który. Poświęciłem poza odcinkiem, dlatego też to pole już jest no, troszeczkę mniejsze. Chciałem Wam pokazać je w innej okazałości. Jak widzicie, no było większe, było pozbierane już. Natomiast no, tutaj mocno zajmowałem się terenem, jakoś muszę sobie wymyślić, dokąd to pole ma być. Myślę, że tak dotąd, jak, jak, jak jest to brązowe, zaznaczone, będzie ok. Ale jeszcze trochę, jak widzicie, łagodzenia terenu mnie tu czeka. No, ci tym razem nie zbierali źle na tym, jakby, jednym połączonym polu, jeśli chodzi o pszenicę. I już właśnie, jeśli chodzi o pszenicę, to też jest jeden wniosek widzowie, znaczy podwójny wniosek. To znaczy, pierwszy wniosek jest taki, że ja tu oczywiście pozostawiałem tak, jak oni pozostawiali. Także, jak widzicie, no nie wszędzie pokosili. Tu jest na przykład jakiś taki plac, którego nie skosił, no ale trudno. Tak jak mówię, nie, nie, nie sugerujcie się kształtem pola, bo ja tutaj teren mocno, mocno kształtowałem, także jakby no to już nie jest teraz wyznacznikiem i są takie wycinki, jak widzicie. Jeszcze, jeszcze mnie troszkę tutaj zabawy z terenem. Czeka. Natomiast słuchajcie, mamy trzy młyny. E, trzy młyny zbożowe ostatecznie. Jeden, drugi i tam gdzieś jest trzeci, wszystkie zapełnione na fula. Także z pszenicy było sporo, mąki będzie sporo. Natomiast zauważyłem widzowie, niestety jest jeden minus. I to jest właśnie mój wniosek, jeśli chodzi o tą pszenicę, o tą mąkę. No nie wiem dlaczego, ale te młyny zbożowe nie działają. W taki sposób, jaki bym sobie tego życzył. To znaczy, mąka się magazynuje, ale trzeba ją samemu ręcznie dowozić. Nie działa dystrybucja. Nie wiem dlaczego, jak ktoś z Was wie, to możecie w komentarzach napisać, chętnie się słuchajcie, dowiem. Jest to na pewno denerwujące dla mnie, bo no, tak to sobie układałem, żeby te młyny były blisko tutaj tego pola, żeby dowozić wiadomo pszenicę od razu do młynów, no i zakładałem, że ona będzie się przerabiała na mąkę, która będzie... Automatycznie uzupełniała nam tam pizzerie, piekarnie i fabrykę ciastek i tam inne rzeczy. No niestety widzowie, nie działa to tak. Nie działa. Zobaczmy, czy pracownicy chociaż w miarę zbierają. No niby zbierają. To też tu były trzy pola albo cztery pola. Nie chcę was skłamać. Możemy zobaczyć na podglądzie, gdzie my tu jesteśmy. Tak, tu są cztery pola. 50, pierwsze, trzecie i czwarte. Przy czym to, co jest brązowe, to też jest przeze mnie zaorane. Także jak widzicie, ja tu jeszcze muszę kształt jakiś tam e, temu nadać, żeby to e, sobie to pole jakoś po swojemu zrobić. Myślę, że to działa. Ostatnio mi to nie działało, ale tylko i wyłącznie dlatego, że to ja dałem ciała i zobaczcie, oni mi nie chcieli kosić. Ja sam również nie mogłem skosić, o proszę bardzo, mówimy o tym fragmencie, dlatego że to jeszcze rośnie. Te buraki jeszcze rosną, jeszcze nie są gotowe do zbioru. Także tutaj mój błąd. Ale to dlatego, tak jak mówiłem, że na dwie raty to sadziłem widzowie i tak to było. Tutaj mamy wybudowane dwie cukrownie, bo tak zakładam, że w jednej cukrowni. No nie wiem, zakładam, że tych buraków cukrowych tu jest tyle, że jedna cukrownia może się okazać za mała. Więc, żeby to jakoś fajnie było, przede wszystkim sprawnie zbudowałem sobie tutaj dwie cukrownie, dlatego że tu pola nie mogę zrobić. To jest takie miejsce tu przy drodze tutaj pola nie da się zaorać. I tak samo w jakiejś odległości, właśnie od tych torów, no bo tutaj już teren nie należy, nie należy dla mnie, do mnie, i jakby stwierdziłem, że sobie nie wiem. Trawę posiejemy, zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy, co się uda z tym zrobić. Także tutaj niech oni sobie zbierają, pewnie zaraz będą mieli pełne zbiorniki. No fajnie, na cztery kombajny, zobaczcie, jak to szybko idzie. I w momencie, kiedy to są jednak no cztery pola, to oni sobie w paradę nie wchodzą. Więc tak się muszę mocno zastanowić, czy ja będę chciał te pola, ze sobą łączyć, bo patrząc obiektywnie, że no ci pracownicy no nie działają za dobrze. No tu oczywiście coś tam do oramy zobaczymy, bo tu jest za duży plac, który jest pusty, goły. Tutaj tak samo, natomiast... A nie, to już jest koszone. Natomiast no nie chcę, żeby oni sobie w paradę wchodzili. Tak się mi przynajmniej oni nie blokują. Tutaj generalnie jak kosili, słuchajcie, pszenicę, to jakoś tam specjalnie też się nie też jakoś specjalnie się nie blokowali. Zobaczcie, co tutaj jeszcze zrobiłem. No nie wygląda to może jakoś idealnie, bo trochę było zabawy z tym, ale chciałem zrobić taki most, bo tutaj jest most do torów. No to tu zrobiłem most, żeby był przejazd na to pole, bo nie wiem jeszcze, co tu zrobię. Może też będzie pszenica, a może słoneczniki. Raczej bym poszedł właśnie, bo Robiliśmy tą olejarnię i dzisiaj też chcę oliwki pozbierać. Zaraz do tego oczywiście przejdę. Ja wam tylko na odcinku będę chciał pokazać po prostu jakie są efekty tego. To znaczy ile zebraliśmy, tak? Więc będę tutaj oczywiście pauzował, bo to nie ma sensu was tutaj zanudzać. Staram się te odcinki jednak teraz skracać. Natomiast tak samo będę starał się zebrać oliwki, które posadziłem tam obok koni. No może pokażę wam. Dlatego, że to jest temat związany jak najbardziej widzowie z olejarnią. Czyli oliwki, jak najbardziej, żeby się produkowały. O, zobaczcie, stoi maszyna, tutaj są te oliwki. Tutaj będę jeździł, będę zbierał. W międzyczasie wymyśliłem sobie, że ten teren, tu już wam pokażę, gdzie jest ta trawa. Aż tyle trawy, słuchajcie, nie potrzebuję, bo ja generalnie, jakby. Już wam pokazuję. Po pierwsze, mamy trawę, która jest, no tu gdzie mieszkamy. I wbrew pozorom ta łąka jest tak duża, że no daje radę, nie? dosyć sporo do karmienia owieczek, można te, stąd trawy wyciągnąć. Dodatkowo mamy tutaj całe miejsce, które można kosić i pewnie je zostawię, gdzieś tam może przy, przy drodze posadzę jakieś drzewka. I mamy całą łąkę ogromną do koszenia trawy, której nam do, do karmienia owieczek widzowie wystarczy. Tak więc stwierdziłem, bo tam zburzyliśmy szklarnie, bo w ogóle zaszły ogromne zmiany na farmie, i tutaj wybuduję szklarnie. Przy czym te ładne szklarnie, takie szklane, wybudowałem przy drodze. Tutaj będą fotele, e fotele. Fone, fotele tunelowe, tak jest widzowie. Wiecie o co chodzi, nie? Tunele foliowe oczywiście będą. Tylko chcę to jakoś ładnie zrobić. I jak od razu, jakby ktoś się pytał, czemu tak tutaj jest napchane. No to od razu mogę wam wyjaśnić, że tutaj nie mam, tutaj będę chciał raczej robić automatyczne nawadnianie, żeby już z tą wodą nie jeździć i tak samo dystrybucja, akurat dystrybucja działa w przypadku w przypadku gdzie mamy ciągnik tam. W przypadku jeśli chodzi o akurat szklarnie, no to działa dystrybucja tych produktów składników, które tam się wyprodukują, czy to pomidorków czy Truskawek, bo głównie na tym się będziemy skupiali. Także nie będzie widzowie najmniejszego problemu, ażeby, ażeby to się samo automatycznie po prostu dostarczało. Więc nie będziemy tego miejsca na palety jakby tak brali pod uwagę. Nie? To już sobie zaplanuję. Poza tym ta część, ja nie wiem, chyba wam nie zdążyłem tego pokazać w poprzednim odcinku. Ta część, która jest tutaj za nami, to są fabryki ciasteczek, później fabryki lodów, to też wszystko poprzebudowywałem. Słuchajcie, od zera, totalnie od zera tu wszystko było zburzone. Właściwie można by rzec, rzec widzowie, że cała część ta mleczno-jajeczna, czyli gdzie są kury, gdzie są krowy, to wszystko zostało totalnie przebudowane przeze mnie. No, jeden dzień mi to zajęło, jak mam być szczery, zaprojektowałem to sobie od nowa. No teraz nie będę was oprowadzał, bo jest za dużo tej pracy na gospodarstwie. Jak widzicie, musimy buraki. Gdzie mnie tam sypiesz, gościu po kabinie? Wszyscy już mają pełne zbiorniki, nagrze opróżnimy ich szybko i zobaczymy, ile wyjdzie tych buraków. Natomiast myślę, że zrobimy jakiś taki odcinek, może następny, w którym z miłą chęcią was, kochani, oprowadzę i pokażę, co tu przebudowałem. To są jakieś tam drobne zmiany, tu generalnie. W zamyśle nic się nie zmieniło. No, no na przykład zmienił się kierunek, um, jeśli chodzi o nasze obory dla krów. Zmieniłem je w drugą stronę, dlatego żeby one są przejazdowe i fajnie by było po prostu wyjeżdżając z jednej, wjeżdżać do kolejnej. Chodziło mi oczywiście o szybkość um, dostarczania jedzenia, czy też słomy. Słomy bardzo dużo, słuchajcie, wyciągnęliśmy, bo pszenicy, jeśli dobrze pamiętam, zapełniliśmy trzy... Młyny zbożowe, czyli chyba co, półtorej miliona mamy pszenicy, tylko należy zwrócić uwagę, że il, jakaś część, i to jest właśnie odnośnie pszenicy fajna informacja, że jakaś część, no bo pamiętacie, był odcinek, gdzie na cztery kombajny robiliśmy żniwa, teraz tych kombajnów mam pięć do pszenicy, no i jakby część tej pszenicy z poprzednich zbiorów nam została, czyli to się troszeczkę tam tutaj fajnie, uzupełnia i nie ma problemu, jeśli chodzi o pszenicę, o mąkę, więc tutaj się raczej nie martwię, czy nam zabraknie, raczej nie powinno, więc raczej powinniśmy w końcu uzupełnić wszystkie fabryki na maksa. Myślę, że z cukrem sytuacja będzie identyczna. Tak więc, więc jest super. I jeśli chodzi właśnie o siano. Siano to jeżeli dobrze pamiętam z poprzedniego wyciągnęliśmy chyba 2 miliony? litrów, no to już wolę nie myśleć ile, ile milionów litrów jest z tego, bo jak widzicie to siano jeszcze tam leży, ale powiem wam szczerze, że będę zbierał to siano, widzowie, yy, nie na bele raczej, chociaż to muszę przemyśleć jeszcze, a możliwe, że samo zbierającą przyczepą, bo generalnie jeśli chodzi o siano, to nie ma znaczenia, czy wy je, do, wy możecie wjechać do obory z krowami, po prostu z tym luźnym sianem i wykipować. I tak samo to się zaliczy, nie musicie tworzyć bel. Więc patrząc na szybkość jakby całego działania, to wydaje mi się, że szybszym działaniem jest po prostu jeździć przyczepą zbierającą, to zbierać i od razu to, co mamy załadowane, zawozić do, do krówek. Bo tak byśmy robili bele. Oczywiście te bele bardzo ładnie wyglądają, mi się to mega podoba, ale no te bele jeszcze by trzeba zbierać później. Czyli jest taka podwójna robota i żeby sobie ułatwić, a skoro to nie ma różnicy, no to lepiej chyba jeździć przyczepą samozbierającą, prawda? Tylko, oczywiście, też nie mówię, nie sugerujcie się kształtem tych pól. Właściwie tego, na którym jesteśmy, również się tak nie sugerujcie, bo no bo po prostu ja tego jeszcze tak do końca nie, nie ukształtowałem i dopiero będę pracował na tym, ale trzeba te zbiory już przeprowadzić. A nie, gościu tam jedzie? Jedzie, dobra sobie staniemy na boku, bo pewnie się zaraz nam zapełni. O, widzicie, to takie bardziej ciemnozielone to jest jeszcze. To było później po prostu przeze mnie siane. I przez to to jakby ciemnozielone jeszcze nie jest możliwe do skoszenia. Nie wiem, czy będzie, no zobaczymy. Jak będzie, to ja sam to osobiście skoszę. A jak nie, to się najwyżej zaora, i, i później już przyzwoicie, będę chciał to zrobić. No i będę chciał na pewno to jakoś tutaj, żeby te, te pole miało jakiś fajny kształt. No, Wiecie, dla... dużo rzeczy staram się robić, żeby były jednak yy, wizualnie ładne, nie? No, już tak mam i, i z tym nic nie poradzimy. Dobra, więc mój plan jest zebrać tutaj yy, w pierwszej kolejności te buraki, dostarczyć do cukrowni. Pokażę Wam, że cukrownie są puste. Także jak tutaj ten zbiór się zakończy, to Wam też pokażę, ile zebraliśmy. Tak będzie szybciej, bo co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Później przejdziemy moi drodzy do oliwek. Zrobimy to w ten sam sposób. Jeszcze jakiś temat nam na dzisiaj został, bo dzisiaj jest dużo ciężkiej pracy rolnika. Pozdrawiam swoją drogą wszystkich rolników i kibicuję tym, którzy strajkują. Bo jak najbardziej ja tutaj widzę, ile to jest pracy. Zobaczcie, burak cukrowy. No, może, może jest szansa, że jedną chociaż zapełnimy cukrownię na full. No, raczej nie spodziewałbym się, że dwa miliony buraków tu zbierzemy. Jeśli chodzi o pomidory, to ja już wody, o widzicie, podłączyłem wodociąg, czyli automatyczne nawadnianie. Oczywiście wiadomo, że będę za to płacił, ale powiem Wam szczerze, i tak kupowałem te różne składniki. Nie przeliczałem tego na razie, jak to na ceny, na koszty się przekłada, nie wiem. No i zobaczcie, większość oczywiście fabryk typu fabryka lodów, prawda, czy tam fabryka ciastek, nawet nie wiem, czy nie piekarnia, też piekarnia. Wszystko totalnie jest Widzowie. Na zero, bo było na nowo budowane. Tutaj, a skąd się tu mąka wzięła? Teraz się zastanawiam, bo piekarnie wszystkie budowałem na nowo. Mąki raczej nie kupowałem. No bo nie byłoby takiej ilości. Czyli wynika, że mąka musiała się, słuchajcie, automatycznie. Wiem, że mleko chyba dostarczałem gdzieś. Nie, mleka też nie dostarczałem. A bo wszystko było na nowo. To widzowie, to ta dystrybucja działa, zobaczcie, bo tu nie ma mąki. Pszenicę mamy na full, ale mąki mamy 0. Znaczy 0 dopiero się produkuje, czyli wychodziłoby, że ta dystrybucja działa. Aha, no bo tutaj już musiało coś wyprodukować, bo wszędzie było na full. Słuchajcie, wszystkie młyny zbożowe miałem na full, czyli to jest yy, tak 700. Yy, 720 dobrze mówię, nie, 7, 820, 810, przepraszam. 810 tysięcy litrów. z Mieliśmy pszenicy z tamtych pól. No, czy cały milion. Ale no to tak, to wyszło 2 miliony słomy. To by się zgadzało. Dwa miliony słomy wyszło. Czyli no tutaj przypuszczam, że z tych. Znaczy teraz już nie wyjdzie 2 miliony na pewno, bo równałem teren i wiadomo, te, te, te zbiory gdzieś tam się. Poniszczyły, ale to równanie terenu było dla mnie ważne, bo już chciałem na Maxa być przygotowany. Do tego wszystkiego. Jeszcze oczywiście parę mam do zrobienia, także zobaczcie, jak ładnie z tej kasy zeszliśmy. Było, nie wiem, w poprzednim odcinku już nie pamiętam, schodziliśmy, było chyba około 50 milionów, czy 60, nie pamiętam naprawdę. Sprzedaż mam wszystkiego wyłączoną, to jest celowy zabieg. No I zobaczcie, zeszliśmy ładnie na 12 milionów i myślę, że jak jeszcze parę tutaj takich. Czynności powykonuję, pewnie jakieś maszyny kupię to, zajdziemy spokojnie na 5, może do miliona, i wtedy możemy zaczynać zabawę jakby od zera. Także te wszystkie tutaj fabryki, które widzicie, ciasteczek, lodów, one na razie produkcji nie robią. Będę sobie powoli je uzupełniał, wszystko od zera uzupełniam. To tak jakby taki reset zrobiłem. Krowy były na nowo, widzowie, kupowane. Kury, nawet nie wiem, czy kury jeszcze, jeszcze już mamy, tam biegają jakieś kury. Kury jeszcze chyba nawet nie kupiłem, widzowie, to jest najlepsze. Do tematu kur jeszcze nie zdążyłem podejść, także dużo, dużo zmian. Mogę Was szybko tylko zaprosić tutaj, wam pokazać, jak to wygląda, i mm, będziemy się widzieli, jak oni zbiorą te buraki. O, widzicie, stoją maszyny, siewnik i, 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 i pług. Tutaj zrobiłem to do palet z miodem, bo uznałem, że jest dobre miejsce. Zobaczcie, to jest jeszcze trochę do poprawy, oczywiście, tego terenu, żeby nie było takich klocków, klocków jak tutaj, ale generalnie zobaczcie, że mimo wszystko. Przerobione jest to totalnie tutaj. Ta część jest przerobiona, to znaczy kosztem tego, że powiększyłem tamtą, tamto pole za ulami. Tutaj zobaczcie, było więcej miejsca, a jest o wiele, o wiele mniej, ale myślę, że tak jest OK. I co tutaj się zmieniło? No to tu się zmieniło, zobaczcie, bo te obory to właściwie wygląda wszystko tak samo, jak było. Z tym, że są cztery pizzerie, cztery te landbakiery, tak? cztery kawiarnie, trzy. Trzy kawiarnie, bo mi się podobały, zresztą tak wiem, tu jest kawałek po prostu samochodu u samochód, nie dało się go usunąć. Także tutaj wyjazd, o jest ciężarówka, wyjazd jak najbardziej z obory jest ok, no tam sobie jadę, zawracam i wracam tu z powrotem. A chodziło o to, żeby było jak najwięcej zakładów produkcyjnych, cztery pizzerie, były wcześniej trzy, nawaliłem je jedną obok drugiej po prostu i tyle. No, i tu się zaczynają, zaczynają moi drodzy mleczarnie, których jest cztery. Jedna fabryka czekolady, trzy fabryki z. były dwie albo jedna fabryka, pamiętam chyba dwie były, z mlekiem tym, tym butelkowym. Przecież ono jest w kartonikach, a nie w butelkach, więc mniejsza o to. To to mamy trzy. Mamy jedną fabrykę z kolorowym, smakowym mlekiem. No, i przesunąłem ten, 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 ten cały. ten cały market żeby tutaj był wyjazd. Także zobaczcie, tak to wygląda, tak to się zmieniło po tych naszych zmianach. Tutaj to też wszystko jest na nowo przebudowane, bo chciałem, żeby jakoś pasowało, żeby fabryki lodów były koło siebie i tak też jest, a żeby fabryki ciasteczek również były koło siebie. Zobaczcie, ja to wręcz według linijki robiłem, naprawdę równiutko. Chciałem, żeby to było starannie zrobione. Dobra, wracamy, bo pracownikom trzeba odbierać z... No tu przez, to, przez te ule niestety nie przeskoczymy. Pracownikom trzeba odbierać zebrane buraki. Także moi drodzy, ja tutaj do pracy ciężkiej się biorę, z wami zobaczę się, jak oni skończą te zbiory i pokażę wam, ile dokładnie tego cukru nam wyszło. Żeby to było łatwe, do zobaczenia. Będę woził tylko i wyłącznie na razie do jednej cukrowni, do tej pierwszej. No i zobaczymy, jeżeli się skończy miejsce, to wtedy do drugiej, a jeżeli nie, a raczej zakładam, że patrząc tego, ile oni zebrali, na oko bym obstawiał, że maksymalnie 500 tysięcy litrów tu będzie tych buraków, bo te pola nie są do końca też wykorzystane, nie? Bo tutaj, o, zobaczcie, goś tam też nie pokosił czegoś, nie wiem czy nie mógł, czy, czy to nie należy do mnie. Także też to, to koszenie będzie dla mnie wyznacznikiem, jak to pole sobie ukształtować, i też będę patrzył, w jaki sposób oni powinni kosić, żeby sobie w paradę nie wjeżdżali. To też się zastanowię. Także to tyle moi drodzy, za chwileczkę się widzimy jak, to, jak te zbiory dobiegną końca, nie wiem ile mi to zajmie, obstawiam, że czasu realnego pewnie koło pół godziny i dalej będziemy się zajmowali już um, winogronami, nie, ale oliwkami, właśnie oliwkami, żeby temat olejarni załatwić, a ja idę ich szybko opróżniać, bo wszyscy już są zapełnieni, także do zobaczenia. No dobra moi drodzy, ostatni pracownik kończy już zbieranie buraków. Ja wam to pokażę może właśnie z góry, z trybu budowy, bo tak będzie łatwiej to podsumować. No tu zaraz sprawdzimy, dlaczego on tego nie zebrał, czy po prostu to nie należy do mnie, chociaż wątpię, czy... No raczej nie, no raczej takie paski by nie były, więc tu raczej gość dał dupy I to jest jedyne, co można powiedzieć. Ogólnie zobaczcie, bardzo ładnie zbierali, no tutaj nie jest pozbierane, dlatego że no to było to, co... Jeszcze nie było gotowe do zbioru, nie? Zobaczcie, tu było tak orane. Ogólnie bardzo fajnie to zebrali. Myślę, że zaraz zobaczymy, oczywiście, ile. I teraz tak, no bo jakby sami zobaczycie, no ja tutaj też grzebałem. Zobaczcie, no przez to równanie terenu trochę pola mi się popsuło, w sensie pola z uprawą, tak? Też to pole było troszkę bliżej torów i raczej będzie, ale jeszcze na 100% chcę dobrze ten teren wyrównać, właśnie po tych zbiorach, bo tutaj też troszkę, jak widzicie, popsułem, też, też tej słomy było więcej. Także znaczy sianka, no ale wiadomo o co chodzi. No i, i moi drodzy, tak o, tutaj na pewno za blisko też tej drogi poleciałem, więc ja sobie to po prostu wszystko po tych zbiorach zaor zaoram i później sobie już pędzelkiem wyrównam, żeby to pole miało jakiś kształt. I zastanowię się, jak to zrobić, czy minimalnie jakimś paskiem gdzieś tam oddzielić, żeby te pola jednak się nie łączyły, żeby oni sobie w paradę nie wjeżdżali, czy po prostu wtedy im wszystkim Wszystkich ich tu przy torach ustawić i kazać jechać w tą stronę. No to może nie powinni sobie wtedy w paradę wjeżdżać, bo myślę, że tak byłoby spoko, nie? Ewentualnie jednego gostka tam, no ale też, żeby za daleko nie pojechał. Zobaczymy, zaraz zobaczymy. Moi drodzy, rozpakujemy kolejnego. O, ma zaraz pełen zbiornik i zaraz się przekonamy. Tu na pewno nie mógł gościu skosić. Możemy jeszcze tutaj zobaczyć, ale niemalże jestem pewien, moi drodzy, że. Tego się tutaj nie dało skosić. No, może ten fragment tutaj, czyli tutaj kawałek gościu niepotrzebnie zostawił, nie? Widzicie ten kawałeczek zupełnie niepotrzebnie zostawił, a tego skosić się nie da, bo to jeszcze nie jest gotowe do zbioru. A ja koszę. jak to jest, że ja koszę? Nie, nie koszę. Dobra, bo już myślałem, że koszę, czyli widzicie tego się nie da skosić, czyli tutaj się wszystko mm, zgadza, żeby też tutaj moi drodzy. Było to wszystko miarodajne, to oczywiście kombajn trzeba rozładować. Prawda, żebyśmy wiedzieli, ile tego cukru wyszło. A czy cukru, no, no buraków, no ale to jakby będziemy wiedzieli, ile wyjdzie cukru. Także no myślę, że z tych pól zdecydowanie, te, te pola zdecydowanie połączone, jak mówię, bardzo ładnie to już ukształtuje, Pokażę Wam w następnym odcinku, jak już buraki sobie będą rosły. Moim planem jest tutaj po prostu zrobić kształt tego pola. To samo tyczy się do pola z pszenicą. To już tutaj jestem pewien, czyli widzowie, mówimy o tym tutaj miejscu, moi drodzy. I tu już taka decyzja zapadła. My jesteśmy pole 50, pierw, 50 51, trzecie i 4. Jak widzicie, gdzieś tam są powycinane rzeczy przez moje kształtowanie, czy część orana. Ja będę starał się tu jakiś fajny kształt temu nadać, tak, żeby to jakoś... No... Było po prostu fajnie i na te cztery kombajny spoko. Tak samo będę starał się już wyrównać te pola po, no jak widzicie jest tutaj poucinane w różnych miejscach, dlatego że no było dosyć mocne równanie terenu i myślę, że z pewnością 68, 69, 70 to będą pola na pszenicę. Tutaj mamy młyn zbożowy, dobra, to 71 naprzeciwko Buraków też będzie na pszenicę. To wtedy zajmiemy się tutaj słonecznikami, ale no one muszą poczekać, bo możemy je chyba tak dobrze pamiętam, w marcu dopiero posadzić. Także tu będzie opcja ze słonecznikami w tym, tymże miejscu. Tutaj pobudowałem szklarnię i myślę, że będzie więcej szklarni. Dobra, gość, już ma pełen zbiornik. To jedziemy go opróżnić, jak tu on nam zebrał. Czyli tego nie mogli zebrać. To jest OK. Jeszcze zobaczymy tam na końcówce, czy ile buraków wyszło. Tak jak mówię, no nie sugerujcie się, bo pole no nie wygląda widzowie. No ono nie wygląda w żaden sposób. Ale to jest moja wina moich przeróbek, bo tak mi się po prostu zachciało, nie? Czekajcie, z tej strony chyba to się otwiera, A, bo on już skończył pracę. Dobra, no tu nie można mieć pretensji. Zebrał jak trzeba, no zebrał jak trzeba, bo. Bo to ja tutaj gdzieś tam coś równałem i. I to moja wina widzowie, to tylko i wyłącznie moja wina, że nie jest to zbyt o za daleko podjechałem. Za daleko podjechałem moi drodzy. Zawsze mam problem tutaj podjechać. Tak jak do, do, pod rurę jest mi łatwo podjechać w, w przypadku kombajnu do pszenicy, tak tutaj z burakami zawsze mam problem, żeby trafić. Dobra, to jest, jedziemy zawieźć tą resztę buraków. Już jedną przyczepę opróżniłem, czy tam dwie, także zaraz zobaczymy, ile mm, tych buraków będzie. I tak jak mówię, spodziewajcie się w następnym odcinku zdecydowanie tego, ażeby że Wam po prostu pokażę, jak to pole będzie wyglądało. Myślę, że będzie ono o ciupinkę bliżej w stosunku do torów, ale tylko o ciupinkę. Jeszcze tutaj troszkę mnie czeka równania terenu, także nie będę orał, dopóki po prostu nie zrobię tego terenu, bo, jak widzicie, jestem szkodnik i, i troszkę sobie swoją pracę popsułem. A szkoda, no ale to było... O, widzicie, tu jeszcze ten teren nie jest do końca za dobrze. Znaczy, nie chcę, on nie musi być, wiecie, równy jak tafla lodu, prawda? Czy tam wody. Absolutnie nie. Mi bardziej zależy, żeby. Dobra, to jeszcze tutaj mamy do sprawdzenia. Mi bardziej zależy, żeby po prostu to by jakiś tam sens miało i nie było jakichś tam dziwnych pagórków. Dobra, to zobaczmy tutaj, bo pewnie też coś jest w tym kombajnie. Ale wydaje mi się, że te buraki. Hmm, czemu on ich nie zebrał? No można je zebrać, to czemu on ich nie zebrał? No co za gałgan jeden, zobaczcie. No to jedyny minus, jak widzicie moi drodzy, to gość mi zostawił takie kawałki. Nie wiadomo dlaczego. Jest to dla mnie tutaj niezrozumiałe. Nie wiem, czy mu przeszkadzał ten. Tutaj w sumie mu nic nie powinno przeszkadzać. No bo, bo tutaj jeszcze rozumiem, że jest cupek powiedzmy od, mm, od cukrowni, tak? No ale raczej nie powinno. No to nie no, ja to widzowie zbiorę. Jestem, wiecie, nie potosiałem tyle czasu, prawda. Nie po to orałem, nie po to siałem, żeby zostawiać jakieś placki. No, w przypadku pszenicy się trochę zgapiłem i to się przyznaję, moi drodzy. No tu. A tu już nie zebrało, bo chyba teren do mnie nie należy. Okej, okay, to tu jeszcze rozumiemy. W przypadku pszenicy się zgapiłem, bo to tak wiecie, czasem się tak dużo dzieje i, i też e, powiem Wam szczerze, e, znalazłem taką metodę, jeśli chodzi o farminga. Jeżeli co masz zrobić jutro, zrób zaraz. Bo jeśli się czegoś faktycznie nie, nie zrobi od razu, to bardzo łatwo. Może to z głowy wylecieć, tu jest tyle zajęć do ogarniania, słuchajcie, dopiero co karmiłem nasze krówki, nie wiem czy przypadkiem owce nie są głodne. Z owcami to mówię, nie ma problemu, to jest bardzo wdzięczne zwierzę, dlatego że je praktycznie trawę, która zapewnia ten, zapewnia ten cały pokarm jak należy. I jest gitarka, dobra, to tego sobie tu już postawmy. I lecimy. I lecimy zobaczyć, ile tych buraków będzie. Znaczy na pewno w jednej cukrowni, nie? Na pewno w jednej cukrowni. A także spoko. Tutaj mówię, problem jest rozwiązany, bo się cukier jak produkuje, to on się ładnie dystrybuuje nam gdzie trzeba. Więc jestem ciekaw tutaj, czemu to tak akurat nie działa z z młynem zbożowym, może ja powinienem dla próby wybudować inny młyn zbożowy, bo może też ten budynek po prostu jest nie za bardzo. Więc może na próbę powinienem wybudować inny jeszcze młyn zbożowy. Wiem, że tam mam ich całkiem sporo w tych, w tych budynkach i może spróbować inny i wtedy przetestować, bo ja mówię wam szczerze, na tym etapie na tym etapie ja już idę po prostu w maksymalną automatyzację tego. Ja jakby chcę bardziej już zarządzać tym yy, niż, niż. No, wiadomo, no jak widzicie, no tutaj też uczestniczę i jakby yy, yy, działam. O, 728 tysięcy litrów, widzowie. Buraka cukrowego, jest to włączone w ogóle? Nie jest włączone, to no niech się produkuje, i cukier, oczywiście, od razu na dystrybucję ustalamy. Dobra. Pierwsza rzecz, moi drodzy, ogarnięta, czyli no, oranie tego pola yy, i znaczy, ciekawe, czy mógłbym tu pracownika zatrudnić do orania. Jestem bardzo ciekaw. Musiałbym spróbować, bo byłbym ciekaw, a ja bym najwyżej tylko poprawił po tym pracowniku w sensie kształtowo nie? i później pędzelkiem, bo na pewno tutaj, no tu nie chcę, tu jest zmarnowane bardzo dużo, słuchajcie, miejsca. Yy, jakby w ogóle ja bym chciał, żeby to wszystko było jako jedno pole. I może faktycznie pracowników ustawiać, tak wiecie, co ileś metrów, jednego tu, następnego tam. Aha, bo tu jeszcze będziemy mieli też pole. No zobaczymy, jak tą górkę tu ogarnę, bo tu jest troszeczkę też coś, widzicie. A co to tu. Skąd to się tu wzięło? Co to jest, widzę? Znaczy ja wiem, że to są znajdźki, nie? Ale czemu. Czemu one tu są? Jestem bardzo ciekaw, skąd te znajdźki się tu wzięły, nie? Ale numer. Ja bym się spodziewał, wiecie, w wielu miejscach znajdźkę znaleźć, ale że tu? Tak jakby, nie wiem, w dziurze? Nawet nie mogę. Znaczy, bo w ogóle ten asfalt jest do duszy. Ja mnie to czasem wkurza, słuchajcie, w tym farmingu. Hmm. Że równasz teren, a... No zobaczcie, ja tu tak ładnie starałem się teren wyrównać, a tutaj się pod asfaltem dziura zrobiła. Ale to mi też chodziło o to, żeby ten most tam wybudować. Coś jeszcze pomyślę. Szkoda, że nie można jakoś to ręcznie inaczej zrobić, bo ten most też ma swoją ograniczoną jakby no przepustowość. Nie? Dobra, mniejsza o to. Nie będziemy się słuchajcie, tutaj terenem teraz y, zajmowali. Czyli maszyny, słuchajcie, mam przygotowane. Ja tutaj się jeszcze no poza odcinkiem właśnie tym terenem zajmę, bo chciałbym, żeby to jakoś było zaplanowane. Tutaj więcej może trawy. To pole nie musi być aż tak y, blisko tej drogi. Y to już sobie przemyślę. To już sobie przemyślę i z trybu, z trybu budowy sobie później pędzelkiem poprawię. W sensie trawę zrobię tam, gdzie najwyżej za daleko zjadę, nie? Bo ja chcę, żeby to było równo. I tutaj będę naprawdę robił dokładnie. Co do tych szklarni, kochani, to ja się tutaj mocno zastanawiam, bo jakby z jednej strony wiadomo, że bardziej są ekonomiczne i opłacalne te tunele foliowe, tak? Ale z drugiej strony ładniej wyglądają te szklarenki. One są takie jeszcze niech decyzja będzie, kwestia ceny, chociaż ja jakby na tym etapie już powiem Wam szczerze, kompletnie nie patrzę na, na ceny. 10 tysięcy to jest taka duża szklarnia i ona nie, nie ma napisanych kosztów utrzymania miesięcznych. Foliowy tunel to jest 5 tysięcy. No, różnica jest, aczkolwiek podwójna szklarnia myślę, że ma wielkość tunelu foliowego. Bo, bo jakby są dwie złączone, nie? A fone, to hotel. Znowu swoje, nie? Juka znowu swoje. Tunel foliowy, słuchajcie ten. I tu możemy oczywiście taką odległość. To by było fajnym wyznacznikiem, aczkolwiek ja mówię, bym z tego absolutnie widzowie nie korzystał. Tak? Ja nie mam zamiaru z tego korzystać. To nie jest dla mnie mi yy, do szczęścia potrzebne, bo ja tu nie będę wjeżdżał. Ale bardziej patrzę pod kątem słuchajcie, kochani, estetycznym, jak mam być szczery. Ja to wszystko raczej bardziej tak pod kątem estetycznym. I zobaczymy, jak sobie wy wy wydrukuję. Wybuduję drugą, y drugą część. Czy bardziej mi się podobają, wiecie? Te szklarenki. Niż te tunele. Mówię, ja tu już wodą tego zapełniać nie będę, tu możecie być tego pewni, po prostu będziemy automatycznie już nawadniali. No kurczę, ładne są te szklarenki. Jeżeli tak byśmy je postawiali, to byłoby całkiem spoko i tutaj cały ten plac mam zamiar właśnie w tych szklarniach. Bo tu, przypominam, jak to ktoś nie wie, to tutaj szklarnie były niedaleko kur i krów, ale się tu zmieniło, bo kury poszły w dół. Krowy idą górą, idą w drugą stronę, jak widzicie, pozmieniało się, tylko kur jeszcze nie kupiłem. I tu, były, tu był cały plac tych yy, tuneli foliowych. Nie? I zobaczcie, się zmieniło. Tu jest wyjazd, tu też jest wyjazd. Także nie ma miejsca tutaj na tunele foliowe. I skoro się zmieniło, to pomyślałem, że może faktycznie szklarnie dać tu. Poza tym, jeśli chodzi o płot przy torach, to ja bym go oczywiście jak najbardziej tak dał, ale ja się tu zastanowię nad jakimś murem i przemyślę jeszcze jaką bramę zrobić, ale trochę przesunąć. Także płot, myślę, że ja raczej bym tu widzowie już jestem na tyle zdecydowany, szczególnie że to jest ta część, gdzie jest naszą mieszkalną częścią i są konie, żeby ktoś konia nie ukradł, to nie może być taki popierdółka płot, że ktoś sobie popiłuje, popiłuje i przejdzie. Także ja myślę, że tutaj postawimy widzowie jakiś ładny mur. A mam takie też fajne mury starodawne, pościągane, tutaj już wam pokażę. W ozdobach dużo rzeczy pościągałem z Modhuba, takich, no bo ja wiecie, no, wielu z Was może to krytykować, oczywiście, że tak. A ja natomiast lubię estetykę, nie? Ja chcę, żeby takiego czegoś to nie. Ja bym raczej totalnie w mur poszedł. Po prostu dla mnie ta estetyka jest tutaj bardzo, bardzo ważna. To projektowanie tego, takie zastanawianie się. I tak, można by zrobić taki typowo z cegły, można by taki kamienio. z kamienia. A chociaż ten z kamienia chyba gdzieś tam był przy. przy głównej drodze. A może z takiej starej z cegły, widzowie? Tu? Zasie, czy zachodzi na inny obiekt? Niby nie zachodzi. Zobaczcie. To już bym widział po prostu jaki to ma być. Nie, powiem Wam szczerze, że bardzo ładny taki mur. O, ja tutaj biorę mur. Dobre, no to to widzicie, jeszcze coś zmieniliśmy. Jeszcze coś zmieniliśmy przy okazji. Nie chcę takiego płotku byle jakiego. chcę porządny mur. Wiecie, widzowie, my tu mieszkamy, tam gdzie te, ta drabina jest i złodzieje do owiec przechodzą, też obmurujemy się, także wszystko, słuchajcie, się tu obmurujemy z tej strony od torów. Po co te pociągi tutaj mają, wiecie, zamurowane i tak jadą w pociągu ludzie, to wysoko siedzą, to i tak widzą, co mamy w środku. Czekajcie tylko teraz, który to był mur? O, weź tu, bądź mądry i pisz wiersze, chyba nie w tę stronę. Wiecie, ja mam tu tyle murów, że... Chyba to był ten z takiej starej cegły. Ja chciałem, żeby to było w takim stylu właśnie starodawnym, nie? Że nie wiem, no taką mam po prostu ochotę. Taki kaprys, mówcie sobie jak chcecie, ale tak, tak mi się to widzi. No i z tym murem byśmy poszli, żeby już troszeczkę realizmu było. To jest ta zwrotnica, to tak. I tutaj wtedy już dobrze, niech i tak idzie, spoko. I tu nie ma, moi drodzy, nie ma. Zobaczcie, drabina na murze. Chociaż tak będzie ta drabina, pewnie i nie usuniemy. Holinder. Tutaj wy... Aha, nie. Tu wyjazd nie jest jak naj... bo Tutaj wyjazd nie jest. Ja tu muszę pomyśleć, słuchajcie, jeszcze z tą częścią tego... zowcami, bo może to jakoś też dałoby się troszeczkę inaczej zrobić. Bo tu jest problem. I tam zawrotkę trzeba szybciej zrobić, bo tutaj jest A, o, taki dzyndzel. Chyba, żebym tutaj z tym murem po prostu poleciał, ale czasami zawracam za tym. Zależy, jak mam ochotę. Także owieczki tutaj, słuchajcie, też ładnie obmurujemy. No dalej, co jest? Czemu nie mogę? To źle chwytam. Zobaczcie, nie chce się. Nie chce się mur zrobić. Z czym ci tam koliduje? Co ty tam gada, że ci coś koliduje. O, to żeby drabina była nieaktualna, to słuchajcie, zrobimy to tak. O, i teraz akurat jak na życzenie, widzicie, jedzie pociąg z daleka. I widzimy jak można. No gdzie ci coś koliduje, chłopie? Nic ci nie koliduje. O, i tu będzie wyjazd od owieczek. Nie wiem, że bez sensu ten mur ktoś by powiedział, ale myślę, że on ładniej wygląda. Jak mam być szczery? Taki czerwony z, ze starej cegły. Nie wiem tylko, czy to się da połączyć. No, niby się da. Dobra. No to olać, dobra. No nie, nie miałem tego robić, nie miałem tego w planach. Słuchajcie, tutaj teraz tak. Ja się będę zajmował, ale to już myślę, że wyniki tego wam pokażę, kochani, w następnym odcinku, ponieważ tu jest yy, no bardzo dużo pracy. Moim celem będzie opróżnienie tamtego silosa totalnie z oliwek i zawiezienie, oczywiście, oliwek do olejarni, które budowaliśmy. Nie wiem. Na czym to stanęło? Nie, chyba nic nie przebudowywałem, ale pójdę wam tam, pokażę, bo było to w, nas, w poprzednim odcinku. Ja tu sobie szybko zbiorę rundkę, bo już jeden pasek poza, poza odcinkiem zebrałem. No, pracownika tu się niestety nie da zatrudnić, a szkoda, bo bym kupił takie trzy kombajny i by sobie jeździli i byłoby to szybko, ale zobaczcie, możemy spróbować na pracownika i nie da rady. No, nie ma opcji, nie ma opcji stworzenia pracy jest tylko przejść i to wszystko. Także no, no nie ma opcji. Muszę zobaczyć jeszcze to kurs play, bo jest tak, taki mod, yy, także go ściągnę i zobaczę czy on coś nam pomoże, jeśli chodzi o tych pracowników. To zbieranie oliwek, jeśli zobaczcie, raz wybudujecie te oliwki porządnie, to znaczy równo i, i do tego przy budowie się przy użycie, a potem będzie wam to owocowało tym, że możecie sobie wcisnąć trzy i praktycznie tylko, nie wiem, coś tam sobie patrzycie, oglądacie na innym monitorze i patrzycie tylko, jak jedzie czasem, no sporadycznie. O, tak jak teraz, minimalnie trzeba skręcić, bo widzicie, że to coś tam się skrzywiło i obserwujecie i sobie jedzie samo i sobie samo zbiera. I zobaczcie, jeden rządek to jest około 2000 litrów. No to nie wiem, czy ja to teraz przeliczę. Mam około 40 rządków. co około 80 tysięcy, 100 tysięcy litrów można z tego wyciągnąć. No może i można. Zobaczymy. Dam wam znać, ile wyszło z tych oliwek, bo to też będzie odpowiedź, ale nie chcę. Powiem wam szczerze, nie chcę robić więcej na żadnym polu oliwek. Dlatego, że słoneczniki jeszcze chcemy zrobić. Słoneczniki się, ja bym bardziej szedł w oliwę słonecznikową, znaczy olej słonecznikowy, nie? Z tego względu, że wydaje mi się, może się mylę, to się przekonamy w następnym odcinku, tylko muszę zasadzić. Wydaje mi się, że o wiele mniej pracy widzowie jest jednak z tymi słonecznikami, mimo że co roku trzeba je siać i tak dalej. Bo wiadomo, oliwki mamy i one tylko już potem plony dają, no ale wydaje mi się, że szybciej się zbiera słoneczniki. Mogę się mylić, zobaczymy jak to wyjdzie wtedy na takim jednym pasku słoneczników, jeśli chodzi o litry, bo mi też chodzi o... O, szybciej no słuchajcie no, prędkość jazdy praktycznie tutaj tego kombajnu jest identyczna jak kombajnu niedosłoneczników tak ale nie chodzi mi o to chodzi mi o taki jeden pasek ile byśmy zebrali no tu mamy dwa paski oliwek no to powiedzmy niech będzie 4000 litrów a na jednym pasku słoneczników nawet nie będzie 4000 litrów bo jak widzicie 3000 wyszło także mam co robić i zobaczcie ile zbierania ale ja to oczywiście sobie dzisiaj wieczorkiem zrobię Dlatego poka pokażę Wam wyniki e, na następnym odcinku. Bo ja po prostu coś tam będę oglądał i to będzie jechało. Nie szkoda mi czasu, żeby tak się aż sprężać z tymi oliwkami. To po prostu sobie jedzie i tutaj trzeba życie sobie ułatwiać. Tu mi się jakoś przez przypadek też żywopłoty powywalały, nie wiem, coś popsułem. Powywalałem widzowie żywopłoty, no ale to może i dobrze, będę miał okazję na nowo je. Wybudować dobra te szklarnie muszę włączyć żeby, żeby już tutaj rosło i było na dystrybucję i będziemy robili mieszany sposób jedne będą z pomidorami drugie z truskawkami myślę widzowie że chyba takie szklarnie postawimy jakby ja tego nie przeliczam teraz cenowo już ale po prostu mi się bardziej te szklarnie podobają po prostu są ładne chcemy żeby było ładnie na naszej ja chcę żeby było wszystko wiecie tak równo. Tutaj od biedy, tak naprawdę widzicie, że nie ma problemu. Jakbym się uparto cysterną przecież tu wiadę, tak? Cofnę sobie i będę tankował tą wodę. To nie jest tak, że będę tylko kupował. Raz zrobię na pewno rundę, i bo ja nie byłbym sobą, jeśli raz nie napełniłbym za darmochę, nie? Wiecie, jak jest. Nie byłbym sobą. Dobra, no to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zebraliśmy moi drodzy całkiem sporo buraków. Moim celem będzie oczywiście zrobienie już tego pola na dobre. No to przejrzyjmy się już tak na koniec. W nasz tutaj kalendarz. Pszenicę następną będziemy mogli dopiero zasiać w lipcu. Spoczko na razie nie, nie, nie czekać, czy mamy czas na równanie terenu. Słoneczniki będę mógł w marcu sadzić i to będę dążył, żeby było w jednym z następnych odcinków. I tak samo w marcu kolejnego buraka cukrowego. Tak jak mówiłem, bawełny raczej nie planuję siać, bo. Mamy tyle wełny z owiec, że nie wiem, czy jeszcze ta bawełna jest nam potrzebna. No, można raz testowo zrobić, ale, ale nie wiem, czy jest sens. I generalnie, no właśnie, mamy oliwki, czyli my już tutaj tak naprawdę widzowie nie mamy powoli co, co sadzić. Jeszcze muszę wymyślać z kolejnymi tutaj um, polami. Nie, bo tych pól jeszcze troszkę jest. Je kupimy w następnym odcinku. Obiecałem wam pokazać tą część z olejarnią, gdzie właśnie no, te oliwki i później słoneczniki będą dostarczane. I tutaj sobie taki plan w głowie ułożyłem, bo ja zazwyczaj sobie staram się no życie ułatwiać, tak? Dlatego tutaj ten silos wybudowałem do oliwek, z którego później te oliwki przewozimy, zobaczcie. Tutaj. Tutaj są te olejarnie. Tu się chyba nic absolutnie nie zmieniło od poprzedniego odcinka, tak jak właśnie budowaliśmy to na odcinku, tak zostało. Nie przypominam sobie, żebym cokolwiek tu zmieniał. Jedynie co trochę to wkurzają mnie tutaj te produkcje majonezu, że tak jakoś to jest na Kupię, ale z drugiej strony no dostawa jest, jak będzie trzeba dostarczyć, ale myślę, że automatycznie to też działa i jakby no nie, nie musi to być inaczej, nie? Tutaj jedne palety wydadzą, to sprzedamy majonez, a reszta będzie się automatycznie sprzedawała. Także tu sobie życie ułatwiamy. No niestety parę rzeczy się nie da usunąć z pozostałości. Ten teren oczywiście widzowie też Wam od razu mówię, że też przejmę i coś tutaj będę dalej budował, bo jeszcze kilka fabryk jest, które by mnie interesowały. A ta część tutaj... Zobaczcie, dlatego będziemy mieli bardzo blisko te wszystkie pola, jeśli już je wykupię, one będą właśnie ze słonecznikami. Także zobaczcie, jak będziemy mieli blisko do zawiezienia tych słoneczników. Moim zdaniem sytuacja idealna. To tyle moi drodzy w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Fajnie, że jesteś drogi widzu. Pozdrawiam Ciebie serdecznie i będzie mi bardzo miło, więc mam gorącą prośbę, żebyś zostawił lub zostawiła łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Albo i może swoją propozycję w komentarzu, co jeszcze tutaj bym mógł działać może jakiś challenge ale taki lekki bo ja jeszcze jestem uważam że początkującą osobą to jak widzisz drogi widzu jeszcze dużo pracy mnie czeka właśnie z równaniem terenu zanim te pola kupię i zanim tutaj coś posadzę a tutaj miała być chyba pszenica jeśli dobrze pamiętam albo słoneczniki chyba też słoneczniki miały być według mojego planu bo pszenica przecież jest tam tak tutaj miały być słoneczniki tutaj miały być słoneczniki na tej całości także jeszcze troszeczkę tutaj będzie trzeba porównać no tu się zastanowię jeszcze, jak przejazd zrobić jakąś bramę. No, możliwe, że widzowie zrobimy, bo. O, przeskoczyliśmy przez mur, patrzcie. Na tej wysokości może jakąś bramę tutaj by się postawiło, zobaczymy. Ale to może tą rozsuwaną, żeby się nie otwierała na tory. Także taki mam tutaj plan i zamysł. A ja się biorę jeszcze poza odcinkiem, widzowie, do zbierania oliwek, bo dopiero mamy zebrane raz i dwa. Trzeci już widzicie, jest pełny oliwek, także nie ma tak łatwo, widzowie. Nie ma tak łatwo. Dobra. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.